Witajcie na lekcji historii. Tym odcinkiem rozpoczynamy nową serię, która być może przekształci się w cotygodniowe spotkania, niezależnie od niedzielnych odcinków głównych na naszym kanale. Będą to krótkie filmiki, w których będę przybliżać Wam historię motoryzacji. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taka idea. A teraz do rzeczy. Lekcja numer 1. Pierwszy wyścig samochodowy w historii. Paryż-Rouen. Odbył się on 22 lipca 1894 roku, a jego pomysłodawcą był Pierre Giffard, redaktor naczelny francuskiego dziennika Le Petit Journal. Organizator zaprosił właścicieli aut bezpiecznych, łatwych w prowadzeniu oraz tanich w eksploatacji. Główna nagroda miała zostać przyznana pojazdowi najbardziej zbliżonemu do ideału, a to mieli oceniać jurorzy. Była to więc bardziej impreza w rodzaju konkursu niż rajdu czy wyścigu w formach, jakie znamy dziś. Do wyścigu zgłosiły się 102 różne załogi w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi, parowymi, elektrycznymi, a także kilkoma innymi eksperymentami. Ostatecznie 69 z nich zostało dopuszczonych do eliminacji, a na starcie konkursu głównego stanęło 21 pojazdów. Zawodnicy wystartowali z Port Mayotte o godzinie 8 rano czasu paryskiego, mając do pokonania 126 km. Na polach marsowych w Rouen finiszowało 17 aut. Najszybciej tę trasę pokonał Gilles Albert de Dion, który pokonał ją w 6,5 godziny ze średnią prędkością 17 km na godzinę. Tutaj warto dodać, że na pokładzie znajdowały się 4 osoby. De Dion nie został jednak zwycięzcą. W konkursie nie liczyła się prędkość. By wygrać, samochód musiał zapewnić kierowcy bezpieczeństwo, niezawodność oraz odpowiedni komfort. Według jurorów najlepiej te czynniki udało się połączyć dwóm ekipom – Panard et Levasseur oraz Les Filles de Peugeot Frères. Obie napędzane były silnikami spalinowymi od Daimlera. Pierwszy wyścig w historii przetarł szlaki pod dalszą rywalizację w sportach motorowych. Rok później odbył się wyścig Paryż-Bordeaux-Paryż oraz wyścigi w USA. Zaczęto tworzyć także obiekty z myślą o tego typu wydarzeniach, jak Tor Brooklands czy Indianapolis, o których opowiem w kolejnym odcinku. Chcecie więcej? Interesują Was konkretne okresy w historii motoryzacji? Koniecznie podzielcie się Waszym zdaniem w komentarzach, a tymczasem do zobaczenia!